Zanim przejdziemy do meritum, zaczniemy od przedstawienia się Michał Gmurek. Natalia Sieterska. Jesteśmy z agencji BrainLab, która popełniła takie badanie dotyczące właśnie zachowań Polaków w sieci, ich nastawienia do anonim anonimowości i do problematyki zarządzania wizerunkiem w sieci. To badanie jest częścią takiego większego projektu, za którym stoi UPC, który, który to projekt został opublikowany w w Formie raportu. Raport ten tutaj w, był też do dyspozycji w wersji papierowej, aczkolwiek jeżeli ktoś nie załapał się na wersję papierową, to też ta publikacja jest dostępna w sieci. Można wejść na stronę UPC. Tam po wpisaniu Think Social będzie również wersja PDF-owa. Raport składa się z dwóch elementów. Jedna część to są wyniki badania oraz Komentarze ekspertów. Druga część tego raportu to również zapis wywiadów, które były przeprowadzone z prekursorami polskiego internetu. Tutaj między innymi z takich znanych osób zajmujących się problematyką mediów społecznościowych i publikujących w tychże mediach, no to między innymi Natalia Hatalska, Konrad Jerry, Artur Kurasiński, który jest jednocześnie y, współtwórcą i pomysłodawcą Auli Polskiej, Grzegorz Marczak, Michał Sadowski i wiele, wiele y, innych osób. Łącznie z tym, że również Natalia wraz ze swoim y, partnerem również wypowiadali się w y, tej y, publikacji. Jako blogerzy. Jako nie jako do końca prekursorzy polskiego internetu, ale jako <laughs> również blogerzy. Zgadza się. Ok, parę słów tytułem wstępu po badaniu. Zostało ono zrealizowane pod koniec zeszłego roku. W grupie młodych internautów, która była zdefiniowana jako 18-40 lat, mieliśmy ostatecznie zrealizowane 343 wywiady, których wyniki tutaj prezentujemy. Ta próba jest reprezentatywna dla polskiego internetu. Czyli tak jak w poprzednich wystąpieniach mieliśmy jakieś tam wyniki ze świata, tak tutaj zobaczymy jak to wygląda na tym naszym polskim poletku. Jeżeli chodzi o takie główne cele, tak, czyli co my właściwie robimy w tej sieci, czym, czym się zajmujemy i czym się wyróżniamy na tle e, świata, po drugie właśnie nastawienie do bycia inkognito, tak, czy chcemy być anonimowi, jak sobie radzimy z tą anonimowością, no i e, kwestia tego, czy pomimo tego, że chcemy być anonimowi, czy jednocześnie korzystamy z portali społecznościowych, jakich oraz jeżeli decydujemy się na obecność w mediach społecznościowych, to jak zarządzamy tym e, wizerunkiem. No i tak, tutaj, jeżeli chodzi o takie wyniki, to pewnie e, nikogo z Was to nie zdziwi, że e, oczywiście w tych. Wszystkich aktywnościach, takich jak poszukiwanie informacji, bankowość online, zakupy online, słuchanie muzyki w sieci, no to te procenty są bardzo wysokie, zwłaszcza w tej grupie, która jest dosyć młoda. Jeżeli chodzi o bankowość online, to jesteśmy w zasadzie w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o korzystanie. Ale tak jak Michał już mówił, nas w tym badaniu najbardziej interesował właśnie ten aspekt kontaktów, social mediów i zarządzania wizerunkiem. No i tak jak widać, nadal e-mail jest najbardziej popularnym środkiem tych kontaktów międzyludzkich, ale y, portale społecznościowe w tej grupie używa 67% badanych i tak jak też możemy zobaczyć, one w znaczący sposób wyparły komunikatory, tak? W zasadzie przez to, że na Facebooku też już jest, jest komunikator, no to nikt już, y, może nie nikt, ale coraz mniej osób korzysta z takich rzeczy jak GaduGadu, -Gadu, Skype czy, czy Messenger, y, bo po prostu można powiedzieć, że Facebook jest takim całościowym narzędziem, które Właśnie i to i to. Messengera pewnie tak, tak, bo tutaj on został wbudowany ostatecznie w samego Facebooka. Tak? O, z tego więc... z facebookowego, tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Okej, okay. no jeżeli chodzi o popularność portali społecznościowych, no tutaj warto pamiętać, że to jest tutaj, e, mówimy o grupie ludzi, którzy korzystają z mediów społecznościowych, a nie o ogóle e, internautów. I oczywiście no, to nikogo nie dziwi, że Facebook jest liderem, 96%. W zasadzie tuż za nim jest, tuż za nim jest YouTube. Po, potem już te kolejne portale społecznościowe są mniej popularne. Cały czas jeszcze gdzieś ta nasza klasa walczy, żeby gdzieś tam się utrzymać i gdzieś zagospodarować swoją niszę, ale w zasadzie tutaj coraz mniej osób z niej korzysta. No a pozostałe portale społecznościowe no, to są tutaj te odsetki już znacznie niższe, tak jak Instagram, który jednak jest na, nadal takim narzędziem bardziej wiązanym z osobami, które dzielą się takimi zdjęciami, modelkami, blogerkami modowymi i e, osobami jakoś, które e, bardziej tym kulturą obrazkową się kierują. E, no i oczywiście te portale takie już bardziej biznesowe, tak, gdzie cały czas ten polski golden line jakoś próbuje e, gonić LinkedIna. Warto też dodać, że pomimo tego, że w mediach wydaje się, że tego Twittera jest bardzo dużo, to jednak no, widać wyraźnie, że tylko co dziesiąty użytkownik mediów społecznościowych korzysta z Twittera i bardziej. To jest jednak domena właśnie dziennikarzy, ludzi, którzy są politykami, którzy chcą zaistnieć tak naprawdę w ramach tego, tego portalu, a potem media dodatkowo nagłaśniają jeszcze Twittera więc wydawałoby się, że on jest taki popularny, ale wśród internautów w, w Polsce nie jest to tak popularne narzędzie jak w Stanach czy w Europie Zachodniej. Dwie, 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 dwie kluczowe zalety dostępu do internetu, które, które zdaniem badanych no, definiują w ogóle to narzędzie jako przydatne w codziennym życiu. No, wydawałoby się, że przede wszystkim jest to źródło informacji, ale nie. Okazuje się, że nawet ten 1% więcej 93% ludzi docenia przede wszystkim w internecie to, że właśnie mamy ten kontakt z innymi osobami. Dlaczego, dlaczego internet? dlaczego kontakt? No przede wszystkim warto pamiętać o tym, że dzięki sieci nastąpiło pewne skrócenie odległości. Ludzie, którzy na co dzień byli dla nas niedostępni, z którymi nie mieliśmy czasu się spotkać, którzy nie, być może nie mieliby czasu też dla nas, oni w sieci są łatwiej dostępni, tak? Oni też są dostępni w sytuacji, gdy mamy gospodarować i zarządzać naszym czasem, czyli wyobraźmy sobie, że w jeżeli mamy pewną taką grupę, nie wiem, naszych znajomych, z którymi utrzymujemy kontakt, no to na tych bliskich, dla których mamy czas, żeby się fizycznie spotykać, ona jest dużo mniejsza niż zazwyczaj mamy ludzi wśród kontaktów na Facebooku czy, 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 czy w innych portalach społecznościowych. I, yy, Internet daje też łatwość zarządzania tymi kontaktami, tak? czyli, czyli e, już pomijając fakt, że przypomina nam o urodzinach ludzi, o których nie wiedzielibyśmy. Byśmy na co dzień, że istnieją, to dodatkowo tak naprawdę pozwala nam grupować tych znajomych właśnie w te kategorie, ci bliscy, ci, ci bardzo bliscy, tak, ci dalsi. Kto widzi, kto tego, czego nie widzi. Dokładnie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o tą barierę odległości, ważne też jest to, że możemy czasami kontaktować się z osobami, które w ogóle byłyby na co dzień poza naszym zasięgiem. Już oczywiście pomijam fakt, czy to odpowiada nam, nie wiem, znany Celebryta, czy pisarz, czy, czy dziennikarz, czy też ta ludzi, który stoi za nim, ale mimo wszystko mamy możliwość dzięki właśnie istnieniu mediów społecznościowych zadać to pytanie osobie, która na co dzień na pewno nie miałaby dla nas czasu, bo, bo bylibyśmy dla nich zwykłych. Profil Ewy Chodakowskiej pod, pod tym względem polecam sobie pooglądać, bo tam rzeczywiście kontakt z osobą, która jest no w zasadzie, można już powiedzieć, teraz celebrytką, rzeczywiście jest taki, że tam Niektóre dziewczyny się z różnych intymnych spraw zwierzają i proszą ją o poradę, i ona nawet odpowiada. Więc to rzeczywiście jest skrócenie dystansu. Okej, okay, jeżeli chodzi o anonimowość w sieci, no, dla dwóch trzecich badanych, no i ta anonimowość w sieci jest ważna. Wydaje się też dużemu odsetkowi ludzi, że mogą być jednocześnie anonimowi i nieanonimowi w sieci, zakładając te tak zwane maski, tak? czyli raz pokazuje się pod własnym nazwiskiem, raz pod nickiem w zależności od potrzeb. Natomiast ta ważność anonimowości deklarowana wcale nie przekłada się na to, co robimy rzeczywiście oczywiście w sieci, tak? Ponad połowa badanych publikuje w sieci informacje o swoim życiu prywatnym. Wydaje mi się co prawda, że te informacje docierają do pewnej wybranej grupy ludzi, którzy na pewno nie podadzą tego dalej, tak? Szczególnie jeżeli są przekonani, że w grupie nie wiem, znajomych na Facebooku są właśnie ci przyjaciele, rodzina i tak dalej. Natomiast mimo wszystko nie boją się, publikują i bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie są związane z wrzuceniem nawet zwykłego, prostego obrazka, na którym, na którym możemy być właśnie akurat po jakimś melanżu. 42% publikuje w sieci informacje o swoim życiu zawodowym, natomiast tutaj, jak zobaczymy później w wynikach, to życie zawodowe i te publikacje zawodowe w sieci wcale nie są tak istotne, jakby się wydawało na poziomie deklaracji. No tak, i tak jak tutaj widzicie, w zasadzie można podzielić te kanały społecznościowe na te, w których występujemy jako my pod tym real name My oczywiście pod real name'em zawsze pojawiamy się w portalach biznesowych. Trochę rzadziej w naszej klasie czy na Facebooku, chociaż on coraz bardziej tam stara się wymusić od nas pewien sposób nazywania i pewien schemat, który będzie sugerował, że jest to imię i nazwisko, ale wiadomo, że są różne metody, żeby to obejść. Tam też częściej jesteśmy sobą, bo chcemy tak naprawdę, Gdyby ktoś nas znalazł, chcemy, by na Facebooku znaleźli nas nasi znajomi, chcemy, by na portalach biznesowych znaleźli nas potencjalni pracodawcy. To, co w zasadzie widać tam, gdzie posługujemy się nickname'em, no to tutaj w zasadzie można powiedzieć, że bezpośrednio koresponduje to z tymi miejscami, gdzie leje się najwięcej hejtu w internecie, czyli oczywiście Wykop. Ja osobiście uważam to za generalnie takie miejsce, zbiorowisko internetowych frustratów, gdzie właśnie pod, pod, pod tym fałszywym imieniem można powiedzieć wszystko i na każdego wylać wiadro pomyj. No i fora internetowe, które też słyną z tego, że, że tak powiem, ludzie nie przebierają tam w słowach. No i oczywiście czasem ta własna twórczość, tak, też jest obwarowana jakimś nikiem, czy, czy blogi, chociaż coraz częściej blogerzy, którzy tak naprawdę chcą jakoś na poważnie blogować, no to już coraz częściej występują pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jeżeli chodzi o e, tworzenie tych e, profili e, wielu, tak żeby w zależności od tego, z kim się kontaktujemy, widzieli nas w określony sposób, no, widać wyraźnie, że nie jest to e, popularne. Trzy czwarte badanych e, raczej stosuje jeden profil do kontaktu ze wszystkimi. Natomiast e, warto podkreślić, że e, właśnie, tak jak już wspomniałem na początku, Facebook daje tą możliwość e, grupowania e, ludzi, których mamy w kontaktach w poszczególne, e, Bloki, w związku z czym e, nawet jeżeli mamy jeden profil, to możemy sami decydować, jeżeli jesteśmy świadomym użytkownikiem, e, co e, widzą wszyscy, a co widzi tylko wybrana e, garstka. Jeżeli chodzi o strukturę znajomych, no to tak jak też wspomniałem chwilę wcześniej, głównie to są ci ludzie, których postrzegamy jako bliskich, znajomych, przyjaciół, aczkolwiek dochodzą do tego również te osoby, które poznaliśmy na różnych etapach życia, tak, z jednej strony przyjaciele ze szkoły, z uczelni, również w późniejszym okresie czasu to dochodzą osoby z miejsc, w których pracujemy bądź pracowaliśmy oraz inne dorosłe Osoby, inni dorośli członkowie rodziny. No i to w zasadzie można powiedzieć, że to, kto jest w tym gronie znajomych, to troszeczkę właśnie wpływa też na to, co było mówione na, na wcześniejszych wystąpieniach, czyli na to, co w tej sieci będziemy publikować. No bo jeżeli już mamy u siebie osoby z pracy, teoretycznie naszych kolegów, ale nigdy nie wiadomo w którym momencie oni przestaną być naszymi kolegami, no to jednak warto pilnować tego, co oni na przykład o nas mogą wyczytać z naszego, chociażby z naszego Facebooka. Ja na, plus, aczkolwiek zawsze jest też tak, że nie do końca jesteśmy w stanie, można powiedzieć, to skontrolować, no bo oprócz tego, co wrzucamy my, musimy też kontrolować to, co o nas wrzucają nasi znajomi. Tak? Ja na przykład mam takiego kolegę, który potrafił e, generalnie o siódmej rano wypisywać wiadomości na Facebooku do swoich znajomych nie taguj mnie na zdjęciach z tego klubu, nie taguj mnie na zdjęciach z tego klubu i generalnie w ten sposób dbał i zarządzał swoim wizerunkiem, który, którzy inni mogli mu go popsuć. No, to pokazuje, że próbujemy, aczkolwiek bardzo często jest to sporo wysiłku, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, gdzie ktoś przypadkiem nie wrzuci czegoś, co nas skompromituje. Jeżeli chodzi o aktywność w portalach społecznościowych, no to ponad 3 czwarte użytkowników to są ci aktywnie zaangażowani, czyli zarówno przeglądający informacje opublikowane przez innych, jak i sami wrzucający content, tylko co czwarty jest takim pasywnym odbiorcą treści. Co ciekawe, to zróżnicowanie jest silne ze względu na wiek, tak, czyli młodzi mają większą tendencję do e, wrzucania, się dzielenia się swoim życiem e, w sieci. Osoby starsze, szczególnie właśnie tutaj m, ta grupa 35-40 lat, no jednak ona jest e, bardziej e, zachowawcza, zachowawcza, bardziej, tak, więcej, tak, bardziej pasywna. Więcej, tak, więcej informacji zostawia dla siebie i, i tylko przegląda. Tak? A w zasadzie ta grupa 18-24, no to tak jak widzicie, tylko 10%, 12% tylko przegląda treści, więc jest to w zasadzie bardzo mało. Jeżeli chodzi o to, co, co publikujemy w sieci, no to tutaj oczywiście publikujemy swoje zdjęcia, więc w zasadzie nawet jeżeli nie publikujemy informacji, no to ze zdjęć można bardzo wiele od nas wyczytać. Tak jak widzieliśmy wcześniej pana z tatuażami, pana lekarza, no to te zdjęcia wiele o nas mówią. Wiele o nas mówią potencjalnemu pracodawcy, wiele o nas mówią potencjalnemu partnerowi. Ja muszę przyznać, że my jako. Agencja badawcza nam się też zdarza przy jakichś takich bardziej wymagających projektach, jeżeli na przykład, nie wiem, szukamy jakiejś określonej grupy, chcemy sobie znaleźć jakiś trendsetterów, nam też się zdarza naszych respondentów sprawdzać na Facebooku, oczywiście za ich zgodą. I nawet robiliśmy to już w 2008 roku, czyli dosyć dawno, i tak naprawdę. Ta to, co możemy wyczytać ze zdjęć, to, co możemy na nich zobaczyć, bardzo dużo daje i czasem daje znacznie więcej niż jakaś e, krótka informacja tekstowa. E, oczywiście publikujemy też wszystkie te dobre informacje. Jesteśmy na wspaniałych wakacjach, jemy wspaniałe jedzenie. Bardzo często się o tym mówi, że, że Facebook pokazuje takie idealne życie, tak? Tam zawsze chcemy ładnie wyglądać, chcemy być w ładnych miejscach, chcemy jeść dobre rzeczy. Widzimy to też po tym, czego nie publikujemy w sieci, bo aż 40% osób nie publikuje informacji o tych nieprzyjemnych zdarzeniach, tak? To jest, to jest przykre, bo to tworzy właśnie tą taką iluzję tego idealnego życia, której tak naprawdę nie ma. I myślę, że czasem, gdy zdarzają się te, nie wiem, czy kiedyś Wam się na przykład zdarzyło na Facebooku spotkać informacje albo zdjęcia osób chorych, nie mówię tutaj osób chorych zbierających pieniądze, bo to się oczywiście zdarza, ale chorych, które się jakoś dzielą swoimi odczuciami ze szpitala, z chemioterapii itd., to jest jakiś taki, można powiedzieć, trochę nowy trend, ale w sumie chyba dobry, bo pokazuje prawdę. No i oczywiście to, co nie publikujemy, no to są te dane te teleadresowe, które jakoś mogą sprawić, że ktoś nas namierzy. I w zasadzie można powiedzieć, że takim elementem różniącym podejście, no to są też informacje o dzieciach, tak? Informacje i zdjęcia dzieci od osób, które w ogóle tego unikają, nie chcą, żeby ich dziecko się gdziekolwiek pojawiło, no do tych, których tych dzieci wrzucają bardzo dużo w bardzo różnych sytuacjach, czasem też w sytuacjach intymnych, które potem mogą jakoś tam. Źle wpływać. Jeżeli chodzi o e, kwestie zawodowe w sieci, e, zadaliśmy też pytanie o to, czy ludzie, którzy korzystają z e, portali e, Społecznościowych oraz są aktywni zawodowo, czy, 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 czy tak naprawdę oni uważają, że publikacje o życiu zawodowym w sieci są dla nich przydatne? No i widać, że większość badanych tak naprawdę nie ma wyrobionej jeszcze na tym etapie opinii. Tak znaczy naprawdę. Może, można powiedzieć, że te media społecznościowe są trochę niedoceniane, tak? Patrząc po tym badaniu, jeżeli chodzi o te informacje o życiu zawodowym, bo tak naprawdę informowanie w mediach społecznościowych, nie tylko na LinkedInie i na Golden Line, o tym, co robimy zawodowo, o jakichś swoich sukcesach, o jakimś swoim rozwoju, może nam przynieść tak naprawdę bardzo dużo korzyści, tak? bo, bo widzi to bardzo dużo ludzi, nie tylko naszych znajomych, znajomych, znajomych. I tak naprawdę, czasem przez Facebooka też można dostać pracę, przez Facebooka można też budować swój PR zawodowy, co w zasadzie można powiedzieć, że świetnie właśnie robią twórcy internetowi, jak chociażby Michał Sadowski z brand 24 który jest mistrzem, jeżeli chodzi o, o właśnie komunikację swoich osiągnięć na Facebooku. Dlatego no, musimy też pamiętać o tym, że na tym etapie, w którym jesteśmy, w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to, to, to życie zawodowe w sieci. Może, choć nie musi być, natomiast wszystko zależy od tego, w jakim kierunku potoczy się życie portali zawodowych, co one będą sobą reprezentować w przyszłości, jakie dodatkowe funkcjonalności się pojawią i czy rzeczywiście przekonają się też do tego te osoby, które są po drugiej stronie, czyli chociażby headhunterzy, którzy będą aktywnie przeglądać, sprawdzać te profile osób, które, które starają się o zatrudnienie. I tak jak, tak jak wcześniej padło, ten wizerunek w sieci jest ważny i aż 57% uważa, że dba o ten swój wizerunek w sieci, w każdym razie na tym poziomie deklaracji i częściej to są kobiety, to tutaj kobiety bardziej dbają o to, jakie zdjęcia i w jakim kontekście się pojawiają osoby z wyższym wykształceniem i właśnie te osoby, które Publikują informacje o swoim życiu prywatnym i rzeczywiście muszą te informacje jakoś tam bardziej przesiewać, żeby informacje o ich życiu prywatnym im nie zaszkodziły chociażby w życiu zawodowym. Dlaczego nie publikujemy pewnych informacji? Przede wszystkim większość badanych uważa, że to jest kwestia wyczucia. Po prostu pewnych rzeczy w internecie nie wypada publikować. Czasem jest to też osoba, obawa przed osobami łamiącymi prawo, zwłaszcza jeżeli chodzi chociażby właśnie o zdjęcia dzieci, czy o zdjęcia z jakichś bardzo drogich wakacji, bo chyba znane były przypadki wcześniej z, z naszej klasy, gdzie tam ktoś kogoś namierzał nowy dom, czy, czy drogie wakacje właśnie przez portal społecznościowych. No i oczywiście też istotna jest ta utrata, Kontroli nad tą publikacją. To, co tak jak mówił na początku Karol Paciorek, to, co raz weszło do internetu, prawdopodobnie z niego nie wyjdzie i gdzieś tam będzie się z nami zawsze ciągnęło. Więc w zasadzie to, co dla naszych respondentów jest kluczowe, jeżeli chodzi o dbanie o ten swój wizerunek, no to ponad jedna trzecia uważa, że właśnie jest to przemyślany dobór tych materiałów, tak, które publikujemy. Rzeczywiście. Nie powinniśmy tego robić po pijaku, na imprezie i tak dalej, tylko jednak myśleć to, co publikujemy, myśleć, że to zostanie gdzieś tam na zawsze i, i warto mieć na to swój wpływ. No i też to, żeby nie zamieszczać tych, Materiałów negatywnych w odbiorze, zachowywać się kulturalnie. To jest też związane z tymi dyskusjami, tak? Do niczego nie prowadzącymi na Facebooku, które też się już pojawiły. Czasem tam możemy kogoś obrazić, z kimś się pokłócić i to też może się gdzieś tam za nami ciągnąć. No czyli wszystkie te deklaracje pokazują, że przede wszystkim to dbanie o swój wizerunek to jest tak naprawdę myślenie perspektywiczne, o czym też poprzedni przedmówcy nasi wspominali i zastanawianie się zdroworozsądkowo, jak będziemy postrzegani przez pryzmat tego, co w tej sieci się pojawi, co będzie wiązane z nami w sytuacji, gdy wpiszemy nasze nazwisko czy nasz nawet nickname w wyszukiwarkę googlową. No i jeżeli chodzi o życie prywatne versus zawodowe w sieci, no 65% deklaruje, że stara się rozgraniczać te e, sfery. 12% nie rozgranicza. To rozgraniczanie to też jest e, w dużej mierze e, postrzegane przez internautów jako właśnie to grupowanie tych e, ludzi w te kategorie, z których e, poszczególne e, osoby mają dostęp do innych informacji na nasz e, e, temat. A, aczkolwiek może być mocno Złudne też, tak. To tak, musimy, musimy jest ciężkie, tak. Musimy pa -pa -pa pamiętać kiedy, kogo, o gdzie spotkamy. złudnej anonimowości w sieci, niezależnie od tego, jak byśmy się starali. No i to z tych wyników to, to na tyle. tyle.